Kiedy 8 lat temu po raz pierwszy organizowaliśmy festiwal Małatalia, nikt nie myślał, że on rozrośnie się aż do takich rozmiarów. Pierwsze edycje tego festiwalu odbywały się w Pałacu Młodzieży, kiedy nie było jeszcze tej sceny. Tutaj właśnie w teatrze, bo była remontowana. Teraz od kilku lat prowadzimy ten festiwal już tutaj w nowym, wyremontowanym budynku. I cieszymy się z tego, że ta tradycja jakoś przetrwała, tym bardziej, że festiwal organizowany jest bądź w okolicach Dnia Dziecka, bądź w okolicach Mikołaja i to zawsze jest dodatkowa okazja do tego, żeby wybrać się do teatru i zobaczyć chociażby taki spektakl jak nasza Lokomotywa. Dlatego cieszymy się, że po raz kolejny organizujemy ten festiwal. Liczymy, że taki festiwal będzie także w latach kolejnych, a jak wyglądał w tym roku, zobaczycie Państwo w tym materiale filmowym. 8. Festiwal dla dzieci Małatalia rozpoczął się w tym roku happeningiem, który zainaugurował prawie 3-tygodniowe spotkania najmłodszych widzów z przeróżnymi bajkami. W bajkowy świat 8. Festiwalu Małatalia wprowadził najmłodszych widzów happening teatralny. Zainaugurował on 3-tygodniowy festiwal dla dzieci. Cześć królewny Talii! Hip hip! Hip hip! Hip hip! Wesoły Świerszcz ze spektaklu Pinokio oraz animatorzy i wolontariusze zadbali o teatralne zabawy, plastyczne warsztaty i konkursy z nagrodami. Małatalia to także warsztaty dla dzieci i dorosłych oraz występy dzieci i młodzieży. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa Baśniowy Tarnów. Prace przygotowane przez kilkuosobowe grupy dzieci można było obejrzeć w foyer teatru w trakcie trwania festiwalu. Aktorzy Tarnowskiego Teatru Monika Wenta oraz Kamil Urban poprowadzili warsztaty teatralne ABC młodego aktora, podczas których uczestnicy próbowali swoich sił na deskach teatru. Mogę się do tej imprezy wchodzić, mama mi pozwoliła. Stała. A ja nie. A to mnie nie interesuje, idę na imprezę. Laki z olejem z ciebie. Nauczyliśmy się współpracować aktorsko. Nie wchodzić sobie w słowo. Pozwalać mówić innym. Dokańczać. Przyjeżdżając tutaj nie byłam tak nastawiona jakoś super. Nie interesowało mnie to wcześniej, a po spotkaniu z aktorami naprawdę bardzo mi się podobało. Zwiedzaliśmy większość tutaj miejsc w teatrze i były super rzeczy, które robiliśmy. Znaczy na początku troszkę się stresowałam, nie powiem, kiedy mieliśmy wychodzić na scenę i się ogólnie przedstawiać, ale jak już wyszłam, to ten stres minął i naprawdę było bardzo fajnie. Bardzo dziękuję. Ogromnie dziękuję w imieniu moich uczniów. Będziemy cały czas o Was pamiętać i na pewno nas jeszcze tu zobaczycie. Pierwszy spektakl, jaki obejrzała publiczność Małej Talii, to Tajemniczy Ogród w reżyserii Tomasza Obary. Tajemniczy Ogród jest to piękna opowieść o dziewczynce Mary Lennox, która przybywa z Indii do Anglii. W wyniku zarazy straciła w Indiach rodziców i jej jedynym opiekunem zostaje daleki krewny, wuj Craven. Mój ojciec go zamknął furtkę, klucz, a klucz zakopał w ziemię. Od 10 lat nikomu nie wolno tam wejść. Gdzie jest ten ogród? Nie wiem. Jak to? Nigdy nie próbowałaś go odnaleźć? Nigdy nie próbowałaś znaleźć furtkę? Próbowałam co? I nic. Jak to? Tajemniczy Ogród jest to opowieść o przyjaźni, o miłości, o tajemnicy. Jest pełna ciepłych, wspaniałych, wzruszających emocji. To jest spektaklem, który uczy nas, że każdy człowiek, niezależnie od tego jaki jest, może być ciekawy, może być wspaniały. Uczy nas o pięknej, prawdziwej przyjaźni i o tym, że czasami w zimnych, smutnych sercach nie kryje się zło, tylko po prostu zwykłe nieszczęście, które można miłością i ciepłem zaczarować. A także jest to opowieść o pasji, o dążeniu do celu, o rozwiązywaniu tajemnic.
W tym roku dla najmłodszych zaproponowaliśmy nie tylko spektakle Tarnowskiego Teatru, ale także gościnne. Jednym z nich był spektakl Tomcio Paluszek z Teatru Rabcio w Rabce Zdroju. Odwiedzili nas także wykonawcy przedstawienia Przygody Koziołka Matołka z Teatru Lalki i aktora Kubuś w Kielcach. Teatr Lalek Rabcio z Rabki Zdroju zaprezentował piękną, klasyczną bajkę Tomcio Paluszek. Nie, Radio, to nie Wilkoła. Nie? Widzę królewskie komnaty i króla. Paluszku, a jeśli przyniesiesz mi dobre wieści, mianuję cię królewskim kurierem. Dziękuję, królu. Nie martw się, przed wieczorem wrócę. Ha! A niech to bomber dąbę. Już prawie zniknął za górami. Papara, Wilkołaka kurna, poprzez łąki na potokiem, 7 dni za jednym krokiem, krok i 1 dni. Podczas festiwalu odbyło się jubileuszowe, setne przedstawienie Małego Księcia w reżyserii Cezarego Domagały. Od milionów lat kwiaty mają w Polsce, a mimo to baranki je jedzą. A czy nie wydaje ci się godnym wyjaśnienia, dlaczego kwiaty zadają sobie tyle trudu dla wytworzenia kolców, które nie służą do niczego? Czy wojna między kwiatami a barankami nie jest rzeczą poważną? Jeżeli ktoś kocha kwiat, który jest jeden, jedyny na milionach i milionach planet, to wystarczy mu, że patrzy w gwiazdy i mówi sobie: dziś tam jest mój kwiat, ale jeżeli baranek zje ten kwiat, to tak jakby wszystkie gwiazdy zgasły. I to nie jest ważne! Mały Książę, w wielkim skrócie, jest to spektakl o małym chłopcu, który podróżuje po różnych planetach, tak samo jak i my. Podróżujemy po różnych planetach przygód życiowych. Spektakl skierowany nie tylko do widzów małych, oczywiście jest tak skonstruowany, żeby trafić do percepcji młodego widza, niemniej jednak dorośli też znajdą odbicie siebie samych. Mam przyjemność grać kilka postaci, między innymi króla, pijaka. Dlaczego pijesz? Żeby zapomnieć. O czym zapomnieć? Żeby zapomnieć, że się wstydzę. Czego się wstydzisz? Wstydzę się, że piję. Chciałbym Państwa bardzo serdecznie, oczywiście korzystając z możliwości okazji, zaprosić na ten spektakl. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Karol Śmiałek. Mała Talia to także gra miejska o Tarnowie dla dzieci i młodzieży. Gra ta polegała na rozwiązywaniu zagadek w różnych punktach miasta. Osoby, grupy, które nam się zgłosiły na naszą grę, rozwiązują zadania rozsiane po całej Starówce i też w naszym teatrze. W grze znajduje się 6 punktów. W każdym z nich znajdowała się jakaś osoba, która jest związana z Tarnowem. Uczestnicy, wchodząc już do samego teatru, przeszli przez tajemne wrota, które przyniosły ich w zupełnie inną rzeczywistość. Zagubili się w czasie. Żeby wrócić do 3 grudnia 2016 roku, muszą wypełnić zadania, które są na liście. Zadania te posiadają różne postacie umieszczone w różnych punktach naszego miasta. Po kolei zaczynaliśmy wędrówkę z teatru. Wyruszaliśmy do żony
Jana Tarnowskiego, która znajdowała się pod pomnikiem Łokietka. Tam właśnie dostawali tajemne pismo, które trzeba było zanieść dla Jana Tarnowskiego, było mu bardzo, bardzo potrzebne. I rozwiązywali tam też zagadki dotyczące cech dawnych rzemiosł, jakie mieliśmy w Polsce. I też niektóre z nich nadal przetrwały. Była to niezła łamigłówka, ponieważ niektóre z nich były bardzo zapomniane i niespotykane jak dotąd. Następnie wybrali się do Jana Tarnowskiego, który opowiadał o swoich podbojach bitewnych, o swojej działalności, o roli w życiu miasta. I dał im też troszeczkę zagadek, zadań, które musieli wykonać. Mogli też przytrzymać jego miecz i nauczyć się, w jaki sposób poprawnie go trzymać. Kolejnym punktem był ratusz. W ratuszu stacjonował nasz polski Edison, który mieszkał w Tarnowie przez dłuższą część swojego życia, Jan Szczepanik. Jan Szczepanik wynalazł bardzo wiele przydatnych wynalazków, między innymi kamizelkę kuloodporną czy fotografię barwną. Zajmował się też nadrukami obrazu na tkaniny. Największym chyba takim odkryciem w dawnych czasach, jednak zbyt drogim, był właśnie prototyp telewizji. Punkt czwarty naszej wędrówki były to wielkie schody. Tam czekała tajemnicza cyganka, która zainteresowana była tym, że grupy błądzą, nie wiedzą do końca, gdzie się udać. Dała im kilka wskazówek, w których dowiedzieli się, że informacje, co ze sobą zrobić, żeby wrócić do 3 grudnia, może posiadać Maszkaron. Jednak Maszkaron spał sobie smacznie i trzeba było go obudzić wierszem. Każda drużyna ułożyła specyficzny wiersz, który go ocucił ze snu, a on wskazał im kierunek wędrówki. Dodatkowo Maszkaron pilnował tajemnego przejścia wiodącego na Marcinkę, jednak tej tajemnicy nie chciał już zdradzić. Drużyny te dotarły do teatru, gdzie czekał na nie Jan Głuszak i w ten oto sposób zaczęliśmy działania warsztatowe, których dzieciaki mogły stworzyć razem z opiekunami swoimi wspaniałe budowle przedstawiające ich wizję architektonicznej przyszłości Tarnowa i nie tylko. Mogli się przenosić w przestrzeni, w czasie, mogli trafiać w swoje ukochane miejsca, mogli trafić do domu, w którym można się uśmiechać. Pomysłów była co niemiara. Myślę, że wszystko udało się z dużym uśmiechem i radością. Każdy uczestnik, każda drużyna dostała nagrody. Zapraszamy na kolejne nasze działania w teatrze. 6 grudnia najmłodsi widzowie obejrzeli najnowszy spektakl tarnowskiej sceny Pinokio w reżyserii Rafała Matusza. Dzień dobry, nazywam się Piotrek Chudziak i w spektaklu Pinokio gram rolę tytułową. Pinokio to opowieść o chłopcu z drewna, którego wystrugał sobie Geppetto, by mieć wreszcie upragnianego syna. Niestety chłopiec okazuje się być bardzo niesforny i ma ogromną tendencję do znajdywania się w przeróżnych tarapatach. Ucieka więc z domu, a potem następuje jego długa tułaczka i rozłąka z ojcem, w trakcie której Pinokio przeżywa wiele nierzadko bardzo dramatycznych przygód. Nie ma się z czego śmiać! Nikt za darmo ci nic nie da, leniu zawsze grozi bieda. Praca wielką wartość ma, z nią nie sięgniesz nigdy dna. Szybko mija dzień. Jednak szczęście i towarzysząca mu przez cały ten czas dobra wróżka pozwalają wyjść cało z każdej opresji, dzięki czemu Pinokio dorasta, odnajduje ojca, przestaje być drewnianym pajacykiem i staje się prawdziwym chłopcem. Oto i on. Jaki śmieszny byłem jako drewniany pajacyk. Rozśpiewane i żywiołowe przygody Koziołka Matołka z Teatru Lalki i aktora Kubuś w Kielcach, o koziołku, który przemierza świat szukając swego miejsca na ziemi, to kolejna festiwalowa propozycja.
motywem przewodnim oczywiście była tutaj piosenka o tym, że poszukując gdzie indziej zwykle, możemy to samo znaleźć blisko siebie. Koziołek wędrował po całym świecie, a czego szukał? No, na to pytanie każdy z widzów może sobie odpowiedzieć. Szczęścia zapewne, które możemy znaleźć w pobliżu swojego domu, w swoim kraju. Bardzo miło nam się tutaj grało w Tarnowie, bardzo piękny odbiór przez dzieciaki i polecamy się na przyszłość. Po raz pierwszy w 8-letniej historii festiwalu odbyło się głosowanie publiczności. Oddając głos najmłodszym, wzorowaliśmy się na jesiennym festiwalu Talia. Podobnie jak wśród dorosłych, ta forma zabawy spotkała się z dużym zainteresowaniem, a dzieci z radością dzieliły się swoimi wrażeniami. Mimo że pamiątkowe statuetki trafiły do wszystkich zespołów, to decyzją dzieci wygrał tarnowski Pinokio, którego kolejne prezentacje dopiero wiosną. Dziękujemy wszystkim uczestnikom 8. Festiwalu Mała Talia i już dzisiaj zapraszamy na kolejną przyszłoroczną edycję.